finansowania rozwoju, czy nas na to stać, jak to zrobić. Podczas dzisiejszego spotkania spróbujemy zrobić następujące rzeczy. Po pierwsze, uporządkować wiedzę o finansowaniu rozwoju. Jest to tematyka dość skomplikowana. Niektórzy z Państwa pewnie o niej już słyszeli i potrzebują zaledwie może usystematyzować swoje wiedzę na ten temat, a dla niektórych przydatne mogą się przydać nawet, okazać nawet podstawowe fakty i te też Państwu przekażemy. Mam nadzieję, że na koniec tego webinarium będzie, że ogarniają, czym jest finansowanie rozwoju, jaki jest jego status obecnie i będą Państwo gotowi do dalszych własnych poszukiwań. To seminarium jest pierwszym z szeregu w tym roku, a więc jesienią mogą spodziewać się Państwo kolejnych i tam będziemy pogłębiać wiedzę z wybranych aspektów. No, oprócz tego, oprócz przedstawienia całokształtu finansowania rozwoju, postaramy się przedstawić, będzie to robił kolega Jan Chudzy, jeden z kluczowych problemów w finansowaniu rozwoju, a mianowicie kwestie zadłużenia. Myślę, że już w tej pierwszej części zorientują się Państwo, jak ważna to jest część, którą wybraliśmy, żeby szczególnie ją Państwu przedstawić. Mam nadzieję, że w wyniku tego webinarium też będą Państwo bliscy odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektóre kraje są wciąż ubogie. Napisano na ten temat dosłownie tony książek. Od kilkudziesięciu lat różni badacze, ekonomiści czy właśnie eksperci od współpracy rozwojowej starają się dociec, dlaczego tak się dzieje, że niektóre kraje są ubogie. I to mówię, to jest rozmowa wyłącznie o współpracy rozwojowej, czyli od tego momentu, od lat 60., kiedy można mówić o takiej współczesnej współpracy rozwojowej. Co zamierzamy zrobić podczas dzisiejszego webinarium? Tytułem wstępu w tym miejscu prowadzone w ramach projektu współfinansowanego w ramach Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej oraz współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, że to, co będziemy tutaj mówić, opinie, które wyrażamy, w żadnym wypadku nie reprezentują stanowisk instytucji. Zaczynamy. Czym jest finansowanie rozwoju? To jak tytułem wstępu ująłbym to w sposób następujący. Co chcemy zrobić, jeśli mówimy o tym, że potrzebne są pieniądze na rozwój? Chcemy przyczynić się do tego, aby bardziej dofinansowanie dla rozwoju, którym można polegać, które jest kontrolowane w sposób demokratyczny i skuteczne jako środek do wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju. Ja przyjmuję, że taką podstawową miarą tego, na ile świat się rozwija, na ile niwelujemy nierówności na świecie, na ile przeciwdziałamy takim problemom jak skrajne ubóstwo, głód i niedożywienie, czy wiele innych problemów, że o tym możemy się dowiedzieć ze stanu realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Jest to wspólny plan ludzkości ustanowiony w 2015 roku, 4 lata temu, na szczycie ONZ-u w ramach przygotowań do ustalenia tych 17 celów zrównoważonego rozwoju. Prowadzone były dyskusje międzynarodowe przez około 3 lata, a więc plan ten jest bardzo przemyślany i bardzo negocjowany, również w aspekcie finansowym, o czym powiem więcej. Cele zrównoważonego rozwoju są kontynuacją wcześniejszego planu, milenijnych celów rozwoju, które były obowiązujące w latach 2000-2015. Niestety muszę powiedzieć, że realizacja milenijnych celów rozwoju wbrew temu, co chcieliśmy jako organizacje, które zajmują się współpracą rozwojową, czy też jako różne instytucje, zostały te cele
w bardzo skromny sposób. Albo powiem inaczej, to nie tyle pomoc rozwojowa całkowicie zapewniła realizację milenijnych celów rozwoju, ale inne, niezależne od pomocy, mechanizmy w światowej gospodarce. Na przykład wydobycie się ze skrajnego ubóstwa ogromnych rzesz ludzi było wynikiem samej albo nie wyłącznie samej współpracy rozwojowej czy pomocy rozwojowej, ale też przede wszystkim na przykład wynikiem rozwoju w Chinach. Wiele takich innych szczegółów będę Państwu w trakcie tej prezentacji podawał. Przedstawiwszy tutaj, co chcemy osiągnąć przez finansowanie rozwoju, chciałbym zwrócić uwagę na szczególnie kilka aspektów, które z punktu widzenia organizacji pozarządowej są bardzo często kluczowe. Na slajdzie, który mam nadzieję Państwo widzą przed oczami, podkreśliłem parę słów. Przede wszystkim, że chodzi o finansowanie, na którym będzie można polegać. Jest to bardzo ważne, dlatego że na arenie międzynarodowej bardzo często zdarza się, że za publicznymi deklaracjami wygłaszanymi w imieniu bardzo poważnych instytucji, czy międzyrządowych, czy rządowych, czy instytucji takich jak banki, kiedy wypowiadane są bardzo poważne deklaracje, dopiero parę lat później okazuje się, na ile były wiarygodne, albo też plany w międzyczasie się zmieniły. Dlatego tak ważne jest, zdaniem organizacji pozarządowych, że to, czy na finansowaniu można polegać, jest jednym z głównych kryteriów jakości tego finansowania. Jeżeli jakieś państwo zadeklaruje, że będzie przeznaczało 0,7 swojego dochodu na rok brutto na pomoc rozwojową, a z tego zobowiązania się nie wywiązuje, to no nie jest to finansowanie, na którym można polegać. Ale też z punktu widzenia organizacji pozarządowych ważne jest to, aby finansowanie to było kontrolowane w sposób demokratyczny. Tutaj mam na myśli nie tylko sytuacje różnych krajów ubogich, w których jednocześnie są bardzo poważne problemy z dobrym rządzeniem, z przestrzeganiem praw człowieka, ale też kraje wysoko rozwinięte, które nie zawsze dają możliwość wypowiedzenia się i uwzględnienia tych wypowiedzi grupom, które powinny być konsultowane w pierwszym rzędzie. Na przykład takimi grupami są ludy tubylcze, które w wielu różnych krajach nie mają pełnego dostępu do demokratycznego procesu w danym kraju i przez to również nie uczestniczą w decydowaniu o tym, jak pieniądze na rozwój będą wydawane. Kolejne kryterium to skuteczność. Na ten temat toczą się od wielu lat dyskusje, co to znaczy skuteczna pomoc. Niestety nie mogę zająć się tym tematem podczas obecnego webinarium, ale zasygnalizuję tylko, że jedną z głównych zasad skuteczności pomocy jest własność. A rozumiana w ten sposób, że poczucie własności współpracy rozwojowej powinno być po stronie tych, którzy mają być beneficjentami tej pomocy. A jeżeli następuje taka sytuacja, że mamy relacje darczyńca-biorca, kiedy nie ma zagwarantowanych skutecznego egzekwowania zobowiązań darczyńców wobec biorców, kiedy umowa jest, ale nie ma mechanizmów jej egzekwowania, to wtedy taka pomoc zdaniem większości ekspertów, ale też instytucji międzynarodowych jest po prostu nieskuteczna. Ja pamiętam czasy jeszcze parę lat temu, kiedy
szczególne kraje darczyńcy na całym świecie, w Europie, również Polska, rozliczały się z tego, na ile skuteczną pomoc prowadzą. I zasada własności była jedną z fundamentalnych zasad. Dlaczego to tak ważne? Przecież wydawałoby, no nie jest oczywiste. Zwrócę tylko uwagę na fakt, że definicje współpracy rozwojowej, sposób liczenia współpracy rozwojowej ustala nie demokratyczne grono, jakie można by sobie wyobrazić na przykład na forum ONZ-u, ale organizacja, która nazywa się OECD, to jest skrót z OECD, czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli klub około 30 najbogatszych krajów. One oczywiście zapraszają do dialogu przedstawicieli krajów rozwijających się, krajów globalnego południa, ale jest to na zasadzie zaproszenia gościa, uważnego go wysłuchania, ale bez prawa do głosu w głosowaniu, o ile takie głosowania się odbywa. A więc wcale tak nie jest, że teraz kraje rozwijające się mają równo ważne, a tym bardziej najważniejszy głos w tej debacie o współpracy rozwojowej. I wreszcie rzecz, mówimy o wdrażaniu celów wdrożonego rozwoju. Przedstawię je tutaj hasłowo, którą zapewne wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju. Zaczynamy od pierwszego, czyli cel, który brzmi całkowite wyeliminowanie skrajnego ubóstwa na świecie. I o ile poprzednie cele, milenijne cele rozwoju miały ambicje zlikwidować skrajnego o połowę, to teraz cele zrównoważonego rozwoju, które mają być realizowane do 2030 roku, mają przyczynić się do całkowitego wyeliminowania skrajnego ubóstwa. Drugi cel, wyeliminowanie głodu i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to, że teraz bardzo szybko przechodzę nad tymi celami, nie oznacza, że któryś z nich nie jest ważny, ale samo wymienienie 17 celów i scharakteryzowanie by zajęło 17 minut, a teraz zajmujemy się trochę czymś innym, czyli finansowaniem. Ale żeby mieć bardzo dokładny obraz tego, jak finansowanie konkretnie może i powinno wyglądać, skupię się na jednym z tych celów, a mianowicie na celu 17, gdzie zacytuję bardzo ważne zapisy i trochę je zinterpretuję dotyczące również finansowania rozwoju. Podkreślam jednak, że nie tylko w celu 17 są zadania dla społeczności międzynarodowej dotyczące ich finansowania rozwoju, bo na przykład znajdziemy je w celu 10. Widzą Państwo ten kwadrat z różowym tłem, cel 10, mniej nierówności. Znajdujemy tam szereg zadań, zacytuję tylko te, które szczególnie do finansowania rozwoju się odnoszą. Więc nie tylko jedno z zadań w ramach 10 celu zrównoważonego rozwoju: poprawić regulacje i monitorowanie globalnych rynków i instytucji finansowych. Co więcej, następny punkt, następne zadanie w ramach celu 10: wzmocnić reprezentację i głos krajów rozwijających się w procesie decyzyjnym w międzynarodowych instytucjach gospodarczych i finansowych, by zbudować bardziej skuteczne, wiarygodne, odpowiedzialne i praworządne instytucje. Proszę zwrócić uwagę, wyrażone zadanie to nie jest postulat, który można wdrażać lub nie. To jest jedno z zadań oficjalnie przyjętych przez społeczność międzynarodową do realizacji, aby wzmocnić reprezentację i głos krajów rozwijających się w procesie decyzyjnym międzynarodowych instytucji gospodarczych i finansowych. I oczywiście jest to bezpośrednia odpowiedź na
ten kraje rozwijające się nie mają wystarczającego równego prawa głosu, chociażby w decydowaniu o samej współpracy rozwojowej. Przechodząc do celu 17, przedstawiam tutaj zestaw wielu różnych zadań podzielonych na trzy części: finanse, budowa potencjału i handel. I skupię się na wybranych. Pierwszy z nich. Zadanie społeczności międzynarodowej w ramach części finanse, w ramach celu 17, u góry pełnej wersji w języku polskim zapisu tego celu ze wszystkimi zadaniami oraz pewnymi faktami, które warto wziąć pod uwagę. Finanse. Zwiększyć mobilizację krajowych środków, w tym poprzez międzynarodowe wsparcie na rzecz krajów rozwijających się, by poprawić krajową zdolność poboru podatków i innych przychodów. To jest oczywiście bezpośrednie odniesienie do problemu unikania podatków przez korporacje, problemu rajów podatkowych, gdzie bardzo duża część bogactwa krajów rozwijających się została schowana, lub też które służą do unikania podatków i niepłacenia ich również w krajach rozwijających się. Szacuje się, że problem unikania podatków jest takim kosztem dla krajów rozwijających się, który ponad dwukrotnie przewyższa wartość całej pomocy rozwojowej, którą kraje bogate przeznaczają dla krajów biedniejszych. A więc, aby dwukrotnie zwiększyć, trzykrotnie zwiększyć pomoc rozwojową, starczyłoby ukrócić proceder unikania podatków przez korporacje. Inne zadanie w ramach tego celu finanse: w pełni wdrożyć zobowiązania krajów rozwiniętych do przekazywania oficjalnej pomocy rozwojowej, w tym zobowiązanie podjęte przez wiele krajów rozwiniętych do osiągnięcia poziomu oficjalnej pomocy rozwojowej w wysokości 0,7% dochodu narodowego brutto na rzecz krajów rozwijających się i ze szczególnym uwzględnieniem krajów najmniej rozwiniętych, jest z angielska least developed countries, do których powinno docierać między 0,15 a 0,20% dochodu narodowego brutto. Polska również jest sygnatariuszem tego typu deklaracji i Polska też stara się osiągnąć cel, który mniejszy jest dla Polski, 0,33, i w tym kierunku Polska idzie od paru lat. Ten wskaźnik nie drastycznie, ale jednak wyraźnie się zwiększa. Inne zadanie w ramach celu 17: pomóc krajom rozwijającym się w osiągnięciu długoterminowej zdolności do spłaty długu poprzez skoordynowane polityki ukierunkowane na wsparcie finansowania dłużnego, redukcję zadłużenia oraz restrukturyzację długu zgodnie z warunkami krajowymi. Zająć się kwestią zadłużenia zewnętrznego ubogich krajów o wysokim zadłużeniu, by zredukować sytuacje kryzysowe pod względem zadłużenia. Więcej o problemie długów nie będę teraz mówił, gdyż temat szerzej omówi kolega Jan Chudzyński. Natomiast zwracam uwagę, że tak dokładnie sformułowane jest jedno z zadań w ramach celu 17, które bezpośrednio odnosi się do finansowania rozwoju, czyli jak możemy przeciwdziałać skrajnemu ubóstwu, głodowi na świecie, nierównościom, również właśnie poprzez pomoc tym krajom w osiągnięciu długoterminowej zdolności do spłaty długu. Ile pieniędzy brakuje? I tutaj chciałbym zachęcić Państwa do zgadanki, żebyśmy sobie spróbowali zgadnąć, dojść do takiej liczby, ile pieniędzy brakuje na realizację celów Zrównoważonego Rozwoju. Jako podpowiedź powiem, że obecnie kraje wysoko rozwinięte w ramach oficjalnej współpracy rozwojowej przekazują około 150 miliardów dolarów rocznie. A ile pieniędzy brakuje na realizację celów Zrównoważonego Rozwoju dla krajów rozwijających się rocznie?
Wolę nie próbować, odpowiedź była. No dobrze, to ta liczba to 2,5 biliona dolarów. 2,5 biliona dolarów to jest 2,5 tysiąca miliardów dolarów. Przypominam, cała oficjalna pomoc rozwojowa to około 150 miliardów dolarów. A dziura, to co brakuje na inwestycje, między innymi według Światowego Forum Ekonomicznego, ale ta liczba została wielokrotnie powtórzona przez bardzo poważnych instytucji, no to jest kilkanaście razy więcej. To, czego brakuje, żeby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Może teraz mnie się Państwo zdziwią, że tak szybko przeszedłem przez 17 celów, bo jeśli kilkanaście razy brakuje pieniędzy, na to praktycznie jeden lub dwa przy obecnym poziomie finansowania da się naprawdę zrealizować. Nie każdy z nich kosztuje wiele pieniędzy, ale no, dziura jest ogromna. Chcę Państwu teraz przedstawić na sam koniec taką mapę finansowania rozwoju, która może posłużyć Państwu do dalszych poszukiwań, lub też możemy ją wykorzystać podczas sesji pytań i odpowiedzi. Oto ona przed Państwa ekranami. Pokrótce scharakteryzuję główne punkty. To jest taka mapa myśli, która wydaje mi się pomoże lepiej ogarnąć czy uporządkować wiedzę o tym, co jest ważne w tym finansowaniu rozwoju z punktu widzenia realizacji celów zrównoważonego rozwoju. To jest bardzo konkretne podejście, może mieć różne podejścia do finansowania rozwoju. Ja tutaj bezpośrednio odnoszę się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Może część z Państwa na ten temat prowadzi edukację albo też zajmuje się upowszechnieniem wiedzy o celach zrównoważonego rozwoju, więc szczególnie dla tych z Państwa to będzie cenne. Zaczynam zgodnie ze wskazówkami zegara od prawej górnej części. Finansowanie realizacji SDGs to jest skrót od angielskiego Sustainable Development Goals, czyli cele zrównoważonego rozwoju. Mamy agendę działań z Addis Abeby. To jest dokument przyjęty w 2015 roku. Miałem przyjemność uczestniczyć w tej konferencji, na której została ta agenda działań, czy plan działań uchwalony i obserwowałem, jak wyglądają negocjacje między różnymi krajami rozwijającymi się, wysoko rozwiniętymi na temat finansowania celów zrównoważonego rozwoju. Ten plan nie jest pierwszym planem. Wcześniej, w 2008 roku, było spotkanie ONZ-u w Dosze w Katarze, wcześniej w 2002 w Monterrey w Meksyku. I na każdym na każdej z tych wielkich konferencji dyskutowano i podejmowano wiążące dla społeczności międzynarodowej decyzje o finansowaniu rozwoju. Obecnie takim dokumentem to jest właśnie agenda działań z Addis Abeby. Myślę, że bardzo łatwo znajdą Państwo jej tekst, niestety nie w języku polskim, ale można sobie zobaczyć, o czym jest mowa. Ja tylko sygnalizuję, że dokument ten składa się z kilku części, które dotyczą następujących spraw. Pomocy krajom rozwijającym się w generowaniu własnych funduszy, na przykład poprzez walkę z unikaniem opodatkowania, pomoc krajom rozwijającym się w przyciąganiu firm prywatnych i firm, szczególnie firm finansowych. Po trzecie, międzynarodowa współpraca rozwojowa, a więc między innymi pomoc rozwojowa, te środki, które przeznaczone są przez kraje wysoko rozwinięte krajom uboższym. Następny punkt to handel międzynarodowy, który powinien być nie narzędziem potęgowania różnic pomiędzy krajami, ale niwelowania ich i jako motor dla rozwoju. Następny punkt to zadłużenie i równowaga w kwestii zadłużenia. Przypominam, że za chwilę więcej na ten temat. Wreszcie odpowiedź czy rozwiązanie problemów systemowych związanych między innymi z systemem finansowym,
brak wystarczających regulacji finansowych, aż wreszcie jako ostatni punkt, wydaje mi się, że tak naprawdę najmniej ważny, czyli współpraca w zakresie nauki, technologii, innowacji, budowania potencjału, to ostatnie szczególnie ważne, ale pieniędzy no, nic nie zastąpi. Oprócz finansowania, oprócz tego, co jest zapisane w agendzie działań z Addis Abeby, ważna jest też faktyczna realizacja celów zrównoważonego rozwoju i faktyczne pozyskiwanie środków. O tym już mówiłem. Jednym z takich elementów dyscyplinowania krajów różnych państw, czy całej na przykład Unii Europejskiej, jest doroczny raport organizacji pozarządowych pod nazwą Aid Watch, czyli Obserwator Pomocy, w którym organizacje pozarządowe przedstawiają własną perspektywę na europejską pomoc rozwojową, przedstawiają recenzję tego, w jaki sposób kraje Unii Europejskiej wywiązują się ze swoich publicznie wygłoszonych obietnic. Dalej mamy różne sposoby mierzenia pomocy rozwojowej. Tutaj wspomniałem, użyłem tego terminu parokrotnie, oficjalna pomoc rozwojowa, ale też są też rozmowy na temat tego, w jaki sposób liczyć wszelkie przepływy z krajów bogatszych do biedniejszych, mających na celu pomoc w finansowaniu rozwoju. Wreszcie kolejna rzecz to kształt i wielkość finansów całej Unii Europejskiej na współpracę rozwojową. I tutaj ważne są zarówno priorytety Komisji Europejskiej, priorytety poszczególnych krajów członkowskich, które jakoś muszą być wynegocjowane, często na zasadzie kompromisu. Kolejnym bardzo ważnym podmiotem jest Parlament Europejski. Niedawno głosowaliśmy w wyborach. Europarlamentarzyści mają ogromny wpływ na to, jak wygląda światowa współpraca rozwojowa, dlatego że swoimi rezolucjami, ale również monitorowaniem tego, co robią poszczególne państwa czy cała Unia Europejska, bardzo mocno przyczyniają się do tej debaty. Mamy też rolę organizacji pozarządowych, które też są bardzo ważnym elementem finansowania rozwoju. Gdy mówimy o roli poszczególnych państw, nie zapominajmy o roli Polski. Mówimy tutaj o programie polskiej pomocy, ale też o całej polskiej współpracy rozwojowej, czyli nie tylko tym, co Polska bezpośrednio przekazuje poszczególnym krajom czy też instytucjom międzynarodowym, ale też jak się włącza we współpracę rozwojową, na przykład poprzez pomaganie krajom rozwijającym się w walce z unikaniem podatków przez korporacje. Wreszcie ważne jest takie pojęcie jak spójność polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju, czyli wiele różnych innych działań Unii Europejskiej i poszczególnych krajów, które mają wpływ na to, jak sobie radzą kraje rozwijające się. Kolejne tematy tylko zasygnalizuję. Unikanie podatków, o którym wspomniałem zaledwie. I tutaj jednym z najważniejszych priorytetów organizacji pozarządowych jest doprowadzenie do większej przejrzystości, a w szczególności raportowanie kraj po kraju przez wielkie korporacje, ile podatków w każdym z krajów płacą, dlatego że to bardzo pomogłoby w walce z ukrywaniem swoich przychodów, kosztów, żonglowaniem nimi, co sprzyja unikaniu podatków. Wreszcie mamy temat zadłużenia, o którym za chwileczkę. Temat, który obecnie jest szczególnie mocno promowany przez międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, a mianowicie partnerstwa publiczno-prywatne, które mają być taką magiczną różdżką, która ma pomóc w wygenerowaniu dużej ilości pieniędzy na inwestycje rozwojowe. Mówi się o tym, że trzeba miliardy przekuć w biliony, ale z drugiej strony organizacje pozarządowe pokazują twarde fakty, czy też przypadki, konkretne przypadki, że partnerstwa publiczno-prywatne
często nie działają. Przypominam na przykład niedawny raport organizacji Eurodac, której my jako Instytut Globalnej Odpowiedzialności jesteśmy członkami, która bardzo jasno pokazuje, że nie zawsze partnerstwa publiczno-prywatne działają, szczególnie w ramach współpracy rozwojowej. Wreszcie dwa ostatnie punkty: międzynarodowe instytucje finansowe i ich rola, o której niestety w tej części nie będę mógł więcej powiedzieć. Natomiast możemy o tym porozmawiać też w części pytań i odpowiedzi. Wreszcie ważne, żeby nie zapomnieć o kontekście międzynarodowym, dlatego że oprócz tego, że staramy się, aby współpraca rozwojowa prowadzona była zgodnie na przykład z celami milenijnymi czy z agendą działań z Addis Abeby, no to jednak nie unikniemy tego kontekstu, na przykład umów handlowych, które są teraz podpisywane, czy też geopolityki i różnych działań w sferze ekonomii, szczególnie wielkich graczy takich jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Unia Europejska. To tyle takiego ogólnego poglądu na to, z czym finansowanie rozwoju w kontekście celów zrównoważonego rozwoju się wiąże. Teraz za chwileczkę przekażę głos koledze, który opowie więcej o jednym z kluczowych problemów, a mianowicie o problemie zadłużenia krajów globalnego południa. Widzimy się za około 20 minut, kiedy będziemy razem odpowiadali na Państwa pytania. Dziękuję. W tej drugiej części chciałbym poruszyć temat, już też był, o którym Maciej Wojtek wspomniał kilka razy w swojej prezentacji, a mianowicie zadłużenie w kontekście finansowania rozwoju. Jest to temat, który skupia w sobie jak w soczewce przeróżne trendy, zarówno dotyczące pomocy i współpracy rozwojowej, jak i w ogóle kwestii gospodarki światowej, różnych trendów, które też zachodzą w ostatnich latach i zmian, które obserwujemy. Dlaczego zadłużenie jest tak istotnym zagadnieniem i dlaczego skupia sobie w soczewce te różne trendy? Otóż z jednej strony może być to proces, który wspiera rozwój, dzięki któremu państwa są w stanie inwestować w infrastrukturę, są w stanie finansować też swoje czasami konieczne bieżące wydatki. No, z drugiej strony może się zdarzyć, że są to, które wręcz może doprowadzić do tego regresu społecznego i gospodarczego. Ja w tej prezentacji będę się opierał też w dużej mierze na wyświetlonych na slajdzie dwóch publikacjach wypuszczonych przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności w ostatnim czasie. Pierwsze to jest wprowadzenie do problemu zadłużenia krajów globalnego południa w listopadzie zeszłego roku oraz zadłużenie a walka z ubóstwem. Finansowanie rozwoju to jest publikacja z maja. Tak, tutaj przedstawiłem krótko trzy punkty, na których chciałem się skupić, czyli chciałem przedstawić skalę problemu zadłużenia, to jakie są konsekwencje tego, już mogę zdradzić, wysokiego poziomu zadłużenia oraz mogę wyliczyć kilka propozycji rozwiązań tego problemu. Na pewno będę też chciał podkreślić, że jest to problem, który mimo już w Polsce niespecjalnie cieszy się popularnością, to jest dosyć wysoko na agendzie tych instytucji i organizacji na świecie, a także cieszy się w niektórych krajach dosyć sporym zainteresowaniem z opinii publicznej. Tak, w szczególności w krajach, których też dotyczy ten problem jasny. To jest pierwszy dowód na to, że w tym momencie poziom zadłużenia nie tylko krajów rozwijających się, ale także krajów rozwiniętych o wysokim poziomie dochodu osiągnął poziomy dawno nie widziane w gospodarce światowej. W tym momencie, tutaj
Wrzuciłem slajd z tekstem ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ten jeden wiceprezes tej instytucji informuje o poziomie, o istotności, pilności tego problemu. To wszystko łączy się z jednoczesną troską i Banku Światowego, i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, związaną z prognozami, jaką w najbliższym czasie mielibyśmy doświadczyć jako świat, gospodarka światowa, kolejnej fali kryzysu finansowego. Ta troska ze strony tych instytucji waszyngtońskich właśnie skupia się na niebezpieczeństwie, jakie może się wiązać z falą kryzysu, która nadejdzie w sytuacji, gdy spora część państw oczywiście posiada wysoki poziom zadłużenia. Wrzuciłem też dowód na to, że nawet że w Polsce również ten temat się porusza. Jest to informacja, jest to artykuł, który informuje o rezolucji Parlamentu Europejskiego. Mamy tutaj całą. Była to rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie poprawy zdolności obsługi zadłużenia przez kraje rozwijające się. Jest to bardzo wyczerpujący tekst. Naprawdę polecam jego lekturę tego artykułu, w którym w Parlamencie Europejskim przygotował naprawdę głęboką analizę sytuacji finansowej i takiej kryzysu zadłużenia światowego. Wyliczając poszczególne czynniki wpływające na obecny stan. Tutaj już mogę przedstawić konkretne dane dotyczące poziomu zadłużenia. Jest to coroczna analiza przygotowywana przez organizację RLACI niemiecką, tak zwany Global Sovereign Debt Monitor, czyli taki monitoring długu publicznego globalnego na świecie, z którego wynika, że tak naprawdę w ostatnich latach sytuacja krytycznie zadłużonych państw pogorszyła się znacznie. W dużej większości, 80% analizowanych w tym monitoringu państw, wskaźniki, które zespół przygotowujący ten raport używa, wskaźniki wykazały, że państwa te są w stanie krytycznego zadłużenia. Tutaj po lewej może rozszerzyły ten wykres. Jest to, ten wykres przedstawia liczbę, jakby procent państw z danej grupy państw podzielonych według kryterium dochodowego, czyli państw o niskim dochodzie, o niskim średnim dochodzie, o wyższym średnim dochodzie oraz tylko o wyższym dochodzie. Czyli procent państw w danej grupie oraz poziomu ich, z oceny poziomu ich zadłużenia. Z kolei w tym wymiarze mamy tutaj wskazane cztery grupy, w których ten poziom zadłużenia nie jest krytyczny. Grupę, w której jest to lekko krytyczne, trzecią, w której jest to krytyczne, oraz czwartą, w której jest to bardzo krytyczne. Poziom zadłużenia. Można powiedzieć, że jest to już stan kryzysu zadłużenia, w którym następują problemy z bieżącą obsługą długu. Co się wyłania z tego wykresu? Otóż widać taką ciekawą zależność, że to wcale nie te naj,
najbardziej uboższe państwa doświadczają największego, najbardziej krytycznego poziomu zadłużenia. Otóż są to państwa o niższym, średnim poziomie dochodu. Wynika to z prawidłowości. Wynika to z tego, że państwa te jeszcze nie są, już nie są na tyle ubogie, że wciąż nie mają dostępu do rynków finansowych, a z kolei jeszcze nie są na tyle stabilne politycznie i gospodarczo, żeby to finansowanie rozwoju, tak, o którym wcześniej była mowa i w sumie cały ten webinar o tym traktuje, żeby to finansowanie rozwoju było stabilne. Stąd też często zdarzają się częściej, relatywnie częściej zdarzają się te przypadki krytyczne oraz bardzo krytyczne. W przypadku informacji z tego raportu rzuca się w oczy to, że odnosi się on do długu republicznego, angielskiego, więc sovereign debt. W tym momencie sytuacja, o której wspominają inne instytucje i organizacje międzynarodowe, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Parlament Europejski, one odnoszą się nie tylko do długu publicznego, odnoszą się w ogóle do wolumenu długu na świecie, zarówno publicznego, czyli tego, który jest zaciągany przez państwa, a także długów prywatnych, udzielanych zarówno przez instytucje pożyczkowe, przez międzynarodowe instytucje finansowe, jak i przez prywatnych wierzycieli. W tym przypadku tego raportu LSR mamy do czynienia z przedstawieniem problemu długu publicznego, czyli nie wlicza się tutaj długu prywatnego, który też w tych krajach niższego średniego dochodu już stanowi coraz większą część ogólnego zadłużenia. Oczywiście mogę pokazać tabelkę z konkretnymi danymi. Jeżeli potem będą jakieś pytania co do liczb, to też mogę to skierować do tego raportu. A myślę, że nie jest to celem mojej, znaczy nie jest to celem mojej prezentacji. Na pewno wolałbym zakreślić ramy tego problemu dosyć istotnego w kontekście samego seminarium i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Dlatego też warto skupić się na konsekwencjach tego poziomu zadłużenia. Tutaj też kolejny, w tym przypadku cytat świadczący o tym, problem zadłużenia jest doceniany na forum międzynarodowym. Już w tym przypadku też wprowadzam informację, cytatem wskazuje na to, jakie mogą być konsekwencje. Jak sobie też przetłumaczyłem, kryzysy zadłużenia państw mogą doprowadzić do odwrócenia postępu czy do regresu społecznego i gospodarczego o dekadę albo nawet więcej i utrudnić rządom realizację inwestycji społecznych i gospodarczych niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju. Zaś nawrót ich, czyli tych kryzysów zadłużenia, może zniweczyć plan celów zrównoważonego rozwoju. Jest to stanowisko wysokiego oficjala Alfredo Sueskona, wysokiego oficjala Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw handlu i rozwoju. Podobne stanowiska są wygłaszane w raportach i w dokumentach publikowanych przez inne agendy
ONZ, Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wskazuje się też w tych dokumentach, co jest bezpośrednim źródłem obecnej sytuacji, obecnego w wielu przypadkach kryzysu zadłużenia. Są to konkretne uwarunkowania gospodarcze ostatniej dekady po kryzysie gospodarczym, po kryzysie finansowym 2007-2008 roku, w sytuacji, gdy gospodarki globalnej północy, świata najbardziej o najwyższych dochodach, podjęły działania mające rozpędzić gospodarkę, czyli obniżyły koszt pieniądza, obniżyły stopy procentowe. Nagle w globalnej gospodarce pojawiło się bardzo dużo wolnego kapitału szukającego gdzieś swojego miejsca. Z jednej strony to poszukiwanie spotkało się też z chęcią ze strony krajów globalnego południa, które potrzebowały pieniędzy, potrzebowały środków na swoje wydatki rozwojowe, infrastrukturalne czy też bieżące. W ten sposób doszło do boomu kredytowego, który wywołał dosyć wysoki poziom zadłużenia. To samo w sobie nie byłoby problemem, gdyby nie to, że po kilku latach obowiązywania niskich stóp procentowych, stopy procentowe zostały przenoszone zarówno przez amerykańską rezerwę federalną, przez Fed, jak i przez Europejski Bank Centralny, tym samym podnosząc cenę pieniądza, a jednocześnie podniosły się, spadły też ceny surowców, na których to eksporcie nierzadko polegają gospodarki krajów, teraz krajów globalnego południa. No, jest to konsekwencja wzrostu wysokiego poziomu zadłużenia oraz zmian, o których właśnie mówiłem. Jest to wycinek z artykułu w dzienniku Guardian, który odnosi się do analizy, o której też pisaliśmy w publikacji. Odnosi się do analizy organizacji Jubilee Debt Campaign, która od lat wylicza tak naprawdę zarówno wysokość kosztów obsługi długu w poszczególnych państwach, jak i w naszej publikacji był to główny punkt, jak i relacji kosztów obsługi długu do przychodów budżetowych danego kraju. Tutaj właśnie, że okładka do wspomnianej publikacji oraz główne dane z tego materiału wskazują na to, że w niektórych przypadkach koszt obsługi publicznego zadłużenia zagranicznego może wynosić nawet ponad połowę, tak jest w Angolii i w Ganie, ponad połowę dochodów budżetowych w danych krajach. Jest to znaczący wzrost w przypadku krajów indywidualnych. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z rokiem 2010, kiedy właśnie to datuje się początek tego nowego boomu kredytowego. Kolejnym, nie, przepraszam, jakie są konsekwencje tego wzrostu kosztów publicznego zadłużenia zagranicznego? Otóż, tak jak wspomniałem wcześniej i we wcześniejszej prezentacji Marcina Wojtulika też były też wskazywane były cele, na jakie środki są wydatkowane, środki mobilizowane zarówno w ramach inicjatywy finansowania rozwoju, jak i zadłużenia. Otóż oprócz
finansowania inwestycji prorozwojowych, czy to infrastrukturalnych, czy edukacyjnych, czy takich prospołecznych. Środki, które są przeznaczane na, które są przeznaczane na obsługę długu publicznego, są wypychane z tychże inwestycji. A więc jakby proces finansowania rozwoju traci na wysokim poziomie, traci finansowanie, traci dostępny kapitał ze względu na wysoki poziom zadłużenia oraz wysokie koszty obsługi publicznego zadłużenia zagranicznego. Tym samym w wielu wypadkach, tak jak też już było wspomniane w cytacie, który umieściłem, pod znakiem zapytania albo zagrożona jest realizacja wielu praw człowieka, a także realizacja celów zrównoważonego rozwoju. Tak, oprócz tego innym problemem związanym z zadłużeniem, z wysokim poziomem zadłużenia są nielegalne, niejawne, też nieuczciwe pożyczki, które są udzielane krajom globalnego południa. Nielegalne, niejawne, zarówno ze względu na pożyczkodawców, jak i czasem pożyczkobiorców. Takim wyjątkowo głośnym przypadkiem z ostatnich miesięcy była historia Mozambiku, w tym to udzielono nielegalnej pożyczki, która miała zostać przeznaczona, z której środki miały zostać przeznaczone na wydatki, na stymulowanie sektora morskiego, połowu tuńczyka, a także wydobycie ropy naftowej na polach morskich. Część tych środków się rozpłynęła. Spółki powiązane z państwem, które miały realizować te projekty, okazały się niewypłacalne. Z tym, że w wyniku podpisanego porozumienia Mozambik gwarantował tę pożyczkę, już został poproszony o spłatę, o dalszą spłatę tej kwoty, co odbiło się szerokim echem, zostało uznane za skandal. Wcześniej sprawa ta ujawniona teraz na początku roku, skończyło się aresztowanie kilku osób zamieszanych w ten proceder. Mozambik, jak widać, tutaj też pozwał w ogóle bank, który był zamieszany w tę pożyczkę. Sprawa jest rozwojowa, ale konsekwencją tego całego skandalu było to, że Mozambik, kraj w południowo-wschodniej Afryce, który w momencie 2014 roku, kiedy ta pożyczka była udzielana, rozwijał się w wysokim tempie. Nagle w wyniku ujawnienia problemów z tą pożyczką, zostało mu zablokowane finansowanie międzynarodowe. I zeszło doświadczyć dosyć istotnych, dosyć znacznych problemów gospodarczych, jak również znaczącego spadku w tym wyniku, w efekcie tego wydatków publicznych. A więc w ten sposób też na całej
na całym tym skandalu związanym z nielegalną pożyczką udzielaną przez Bank Zgromadzeń Północy Globalnego Południa bezpośrednio straciło społeczeństwo. Natomiast złego Mozambik w ostatnich miesiącach został dotknięty dwiema katastrofami naturalnymi, cyklonami Idai i Kenneth, czyli kraj, w którym tak naprawdę nie ma dostępu, nie ma do finansowania, został postawiony przed sytuacją, w której potrzebne są środki na natychmiastową pomoc ofiarom i budowę terenów dotkniętych przez tę katastrofę. Kolejny szok wywołała reakcja Międzynarodowego Funduszu Walutowego na te wydarzenia, na te katastrofy naturalne. Otóż podkreślając, że jedna z tych katastrof, chodziło o cyklon Idai, była jedną z największych, była największą katastrofą, jaką ona widziała kiedykolwiek Mozambik, Walutowy zdecydował się, zamiast udzielić pomocy bezzwrotnej, zdecydował się udzielić kolejnej pożyczki, co spotkało się z krytyką ze strony wielu organizacji, które od lat monitorują całą tę scenę, tak powiem, pożyczkową. W tym momencie nie mógłbym przejść do pomysłów na rozwiązanie problemu zadłużenia. W tym momencie kraje, państwa, o których przy okazji pokazywania slajdu raportu LSCR, czyli tych krajów o wysokim poziomie zadłużenia oraz krajów, które już mają problemy z obsługą bieżącego zadłużenia, one tak naprawdę w wielu przypadkach nie mają do kogo się zwrócić, nie mają w jakiś sposób dochodzić swoich praw do jasnego, przejrzystego, szybkiego i przejrzystego procesu restrukturyzacji albo umorzenia pożyczki. W tym momencie trendy globalne w globalnej gospodarce sprawiły, że bardzo, jak wspominałem, to już są też pożyczki udzielane przez prywatnych pożyczkodawców, którzy nie są objęci żadnymi instytucjami, żadnymi regulacjami międzynarodowymi, które w przypadku przynajmniej lat 90. czy początku lat 2000 jeszcze obowiązywały i miały większy wpływ na bieżącą sytuację pożyczkową krajów zadłużonych. W tym momencie jednak jest inaczej, coraz większą część właśnie stanowią te pożyczki prywatne. Wobec tego od kilku już lat trwa tak naprawdę podkreślanie i wysłanie postulatów przez społeczeństwo, przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, postulaty rozwiązania tego problemu poprzez przede wszystkim zwiększenie przejrzystości udzielanych pożyczek, żeby nie było takiej sytuacji w przypadku Mozambiku, zwiększenie odpowiedzialności pożyczkodawców za udzielone środki, czyli w sytuacji też Mozambiku, czy to były to nielegalna pożyczka, jedyna odpowiedzialność nie leżała na pożyczkodawcy, oraz wprowadzenie odpowiedniego mechanizmu restrukturyzacji długu, który w tym momencie tak naprawdę nie istnieje, oraz zmiana wymagań stosowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy w ramach mechanizmu warunkowania pomocy finansowej. Tutaj na dole też wrzuciłem link właśnie z takiej akcji, która miała zwrócić uwagę na potrzebę wprowadzenia tego mechanizmu.
zorganizowana przez sieć Eurodac przy okazji wiosennych spotkań waszyngtońskich, organizowanych przez wiosennych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Teraz czas na odpowiedzi, ale zanim to podsumuję, co dzisiaj udało nam się omówić. Po pierwsze, rozwój wymaga finansowania, potrzebne są konkretne pieniądze. Po drugie, nie chodzi o rozwój jakikolwiek, tylko o ten, którego bardzo konkretne mierniki, bardzo konkretne zadania sformułowane są w celach zrównoważonego rozwoju. Po trzecie, postulaty takie jak walka z nierównościami, włączenie na bardziej równych zasadach krajów globalnego południa do negocjacji w różnych instytucjach międzynarodowych, czy też uregulowanie rynku światowych finansów. To nie są już postulaty, lecz konkretne zadania społeczności międzynarodowej, pod którą podpisały się głowy wszystkich państw członkowskich ONZ. Wreszcie jednym z podstawowych problemów finansowania rozwoju jest problem zadłużenia. Wiemy, że on ma wymiar katastrofalny w niektórych krajach. Przypomnę, że Gana i Angola ponad połowę swoich dochodów budżetowych przeznaczają na obsługę długów. Pieniędzy tych nie mogą wydać na najbardziej dramatyczne potrzeby dostępu do żywności, opieki zdrowotnej, edukacji i wiele innych, gdyż muszą spłacać pożyczki. Gdy mówimy o finansowaniu rozwoju, ważne jest też to, że nie chodzi wyłącznie o oficjalną pomoc rozwojową, ale też o pomoc krajom globalnego południa w rozwiązaniu problemu długów, na przykład poprzez światowy system, który byłby wprowadzony na rzecz rozwiązywania problemów zadłużenia, a także przez inne działania, na przykład pomoc krajom uboższym w walce z unikaniem podatków przez korporacje. Niezbędna jest też reforma światowego systemu finansowego i to wszystko zapisane już jest w celach zrównoważonego rozwoju. Pojawia się pytanie, co my możemy zrobić, i to jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć przed sesją pytań i odpowiedzi, a mianowicie, po pierwsze, wydaje nam się, że podstawowym problemem jest brak wiedzy i naszym głównym przeciwnikiem jest to, że tak mało ludzi w Polsce wie o problemach finansowania rozwoju, o problemie zadłużenia i pochodnych. Dlatego też bardzo gorąco Państwa zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera. Można się w niego dodać albo przez formularz rejestracyjny na to webinarium, albo też na stronie głównej Instytutu Globalnej Odpowiedzialności pod adresem igo.org.pl. Tam można się zapisać na nasz newsletter. I dla Państwa, którzy chcieliby tą wiedzę szerzyć dalej, mamy dodatkową ofertę. Zapraszamy Państwa do współpracy przy materiałach edukacyjnych, które zamierzamy stworzyć na ten temat w najbliższych miesiącach. Jeśli ktoś z Państwa prowadzi edukację globalną, jeśli ma umiejętności łatwego, skutecznego przekazywania wiedzy, to zapraszamy do kontaktu z nami na stronie internetowej, której adres tutaj jest na slajdzie, który teraz Państwo widzą. Zachęcamy Państwa do kontaktu, gdyż właśnie teraz pracujemy nad materiałami edukacyjnymi i chcemy, żeby jak najszerzej one dotarły do różnych polskich organizacji, instytucji, szkół, uczelni wyższych i tak dalej. Jeśli ktoś z Państwa chciałby pomóc w dystrybucji, to też gorąco zapraszamy. To tyle propozycji, a teraz kwestia pytań i odpowiedzi. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez najbliższe kilkanaście minut. Czy istnieje możliwość pobrania poprzedniej prezentacji? Tak, będziemy mogli nie w tej chwili, ale w omówieniu tego webinarium pod tym samym adresem, pod którym znaleźli Państwo informacje o tym webinarium na stronie igo.pl. Umieścimy tę prezentację, żeby Państwo mogli z niej skorzystać. Nasze materiały publikujemy na licencji Creative Commons, uznanie autorstwa. Czy mogą Państwo korzystać z tych
materiałów w dowolny sposób, również komercyjny, dowolnie wybierać fragmenty i używać całkowicie legalnie. My na to zgodę w ramach tej licencji udzielamy. Co jest najważniejszym wyzwaniem w kwestii finansowania współpracy rozwojowej? Jedno to jest przekonanie krajów globalnej północy, że trzeba wywiązać się z obietnic, które się dało. Po drugie, świadomość tego, że nie tylko bezpośrednia pomoc rozwojowa wpływa na kraje globalnego południa, ale też różne inne polityki. I weźmy dla przykładu głos Polski w instytucjach finansowych. Polska reprezentowana jest na przykład w Banku Światowym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym i tam też moglibyśmy pomagać krajom globalnego południa, żeby rozwiązać na przykład problem zadłużenia, stworzenia mechanizmu trwałego, sprawnego, przejrzystego rozwiązywania problemów zadłużenia. Ale też powiem, że też ogromnym wyzwaniem, chyba największym z tego wszystkiego jest brak wiedzy na temat finansowania rozwoju, dlatego że jeśli my, obywatele, nie będziemy wiedzieć o tym, w jaki sposób możemy wpłynąć na te sprawy, to no, nie będzie presji, żeby tą sprawę rozwiązać. Ważne jest docieranie do ludzi, docieranie do mediów, żeby o tych tematach mówić. Czy jest możliwość przesłania prezentacji na adres? Tak, możemy to zrobić, tylko nie wiem, czy wszyscy Państwo sobie tego życzą, więc pewnie nie będziemy wszystkim wysyłać, ale widzę, że to Pani Oliwia zgłosiła to pytanie, więc to na pewno się. Na czym polegają problemy związane z finansowaniem rozwoju za pomocą partnerstwa publiczno-prywatnego? Jakie przykładowe mechanizmy mogłyby pomóc w restrukturyzacji zadłużenia? Pierwsze pytanie na nie odpowiem, może w drugim mógłbyś ty. Więc jeśli chodzi o partnerstwo publiczno-prywatne, to jest tu cały szereg problemów. Nie pamiętam wszystkich z nich, ale z pamięci, szczególnie właśnie z raportu Eurodata, o którym mówiłem, polecam tym Państwu, którzy znają język angielski, o stronę eurodat.org, na której jest zamieszczony raport o partnerstwach publiczno-prywatnych. A teraz przytaczając najważniejsze punkty z głowy. Po pierwsze, bardzo często w procesie definiowania projektów, mają być projekty rozwojowe, kompletnie ignorowana jest wola społeczności lokalnej, jej preferencje. Często to są grupy, które i tak są marginalizowane, takie jak na przykład ludność rdzenna. Bardzo często nie są one w żaden sposób konsultowane w kwestii na przykład stworzenia wielkiej tamy, która ma zalać wiele wiosek, która ma co prawda danemu krajowi przynieść konkretne korzyści finansowe, na przykład możliwość generowania taniej energii, ale z drugiej strony wpływa bardzo konkretnie na konkretną ludność i to nie w sposób taki, że będzie miała ona obniżone dochody, ale wręcz będzie zmuszona do opuszczenia swoich miejsc. A więc brak konsultacji, brak uprzedniej, opartej na wiedzy, zgody tych społeczności, że taka dana inwestycja ma się odbyć. Drugi problem to jest problem finansowania. Bardzo często koszty takich przedsięwzięć są zaniżone na etapie podejmowania decyzji, a w momencie, gdy inwestycja staje się droższa niż planowano, co dzieje się bardzo często, państwo, które gwarantowało tą inwestycję, jest zmuszone do dołożenia finansowania. W przypadku niektórych inwestycji mówimy o kwocie trzykrotnie większej niż pierwotny budżet inwestycji. I to musi wyskrobać ze swojego portfela często ubogi kraj, aby ta inwestycja mogła być kontynuowana. Stoi przed bardzo tragicznym wyborem, albo inwestycja, na którą bardzo liczył dany kraj zostanie zatrzymana i spali na panewce, albo też dołoży ogromne kwoty pieniędzy. Kolejnym problemem z partnerstwem
publiczno-prywatnym jest to, że nie ma skutecznych mechanizmów nie tylko informowania, ale też egzekwowania zapisów z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, gdy w kontrakcie dotyczącym takiego przedsięwzięcia zapisane są klauzule, które mają zabezpieczyć interesy społeczności lokalnej, czy też społeczeństwa, czy też po prostu rządu, który zatwierdza taką inwestycję, w praktyce okazuje się, że nie ma jak wyegzekwować odpowiedzialności przez instytucje, czy to finansujące, czy realizujące daną inwestycję. To tylko niektóre z tych problemów. Bardzo Państwa zachęcam do zapoznania się z raportem Eurobadu, gdzie więcej informacji o partnerstwach publiczno-prywatnych, konkretnych przykładów, na przykład lotniska Cusco w Boliwii, szpitala w Hiszpanii, no wiele różnych konkretnych przykładów tam można znaleźć, są bardzo dokładnie opisane. Przykładowe mechanizmy, które mogłyby pomóc w restrukturyzacji zadłużenia. Z różnych propozycji, które się pojawiały na przestrzeni lat, tymi ostatnimi, jest propozycja powołania niezależnych instytucji, czy to w postaci niezależnego sądu sądu do spraw restrukturyzacji długów, czy jakiejś inaczej nazwanej instytucji, która w sposób bardziej niezależny od dotychczasowych ciał, które takie spory, takie problemy, zajmują się tym problemem. To znaczy, w większości w tym ciele decydującym nie zajmowałyby bezpośrednio osoby albo przedstawiciele organów, organizacji czy państw, które są pożyczkodawcami. To znaczy, chodzi tutaj o wyrównanie jednak szans i bardziej obiektywne spojrzenie na ten problem. Oprócz tego też takie spojrzenie, takie działanie bardziej aktywne niż reaktywne, bo takim problemem dotychczas istniejących sposobach radzenia sobie z tym wysokim poziomem zadłużenia było to, że sprawy ciągnęły się latami. I wynikało to z tego często, że sprawy były rozpatrywane długo po tym, gdy ten kryzys zadłużenia był już naprawdę bardzo ewidentny. Propozycje, które teraz są na stole, albo też krążą jako pomysły, zakładają, że byłyby to działania podejmowane wcześniej, w momencie, kiedy już widać, że dany państwo, dany kraj zbliża się do niebezpiecznego poziomu zadłużenia, takie ciało by reagowało. Jak widzimy, do tego poziomu już wiele państw globalnego południa już teraz dotarło, więc taki mechanizm byłby do wykorzystania już właśnie teraz. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to bardzo dziękujemy za cierpliwość i chęć poznania tak mało popularnego jeszcze tematu. Zapowiadamy kolejne webinaria. Bardzo prosimy śledzić naszą stronę internetową, zapisać się na nasz newsletter, aby dostać zaproszenia na kolejne tego typu webinaria, na inne, ale zbieżne z tym tematem zagadnienia. Bardzo Państwu dziękuję w imieniu Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Do usłyszenia.